Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich moich widzów, pozdrawiam nowych widzów, pozdrawiam starych widzów, oczywiście nie mówię o wieku, pozdrawiam wszystkich tych, którzy komentują, e, lubią ten kanał, a także wspierają mnie, e, stawiając mi wirtualną kawę. Odsyłam do tego linku pod materiałem. Bardzo cieszy mnie nawet najdrobniejsze espresso, tak państwu powiem. Dobrze, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali na temat jednego z najbardziej uroczych tekstów, które mogą się pojawić w oświeceniu. Jest to Sielanka Franciszka Karpińskiego, Sielanka pod tytułem Laura i Filon. Generalnie Franciszek Karpiński jest dosyć ważną postacią polskiego oświecenia, chociaż ci, którzy wymyślili, żeby wstawiać jego pieśni religijne, do podstawy programowej, no to naprawdę musieli się bardzo mocno uderzyć w głowę. Nie umiem sobie tego w inny sposób wytłumaczyć. Franciszka Karpińskiego, jeżeli już chcemy jakieś pieśni religijne, to sobie pośmiewajmy raz do roku. Pewną bardzo znaną polską kolendę, nie będę zdradzał tytułu, poszukajcie sobie jaka to jest. Natomiast w pieśni religijne Franciszka Karpińskiego, po co to? Nie? No, no, komu to do szczęścia potrzebne? Laura i Filon chyba, chyba będzie dosyć interesującym tekstem, już na pewno lepiej się o tym rozmawia. No dobrze, zacznijmy może od tego, że Laura i Filon to jest tekst, który jednoznacznie musimy kojarzyć z takim nurtem, który pojawił się w oświeceniu i ten nurt na nazywa się sentymentalizm. Być może kiedyś obiło wam się uszy takie określenie, że coś jest sentymentalne, ktoś jest sentymentalny, e, na przykład jeżeli jakiś chłopak powie o sobie, że jest sentymentalny, albo o nim się tak powie, no to wyobrażamy sobie kogoś, kto chodzi w jakimś długim płaszczu, e, snuje się po parku i wczesną jesienią zbiera liście. Albo jeżeli jakaś dziewczyna jest sentymentalna, no to e, wracając z nadmorza ma pełne kieszenie kamieni, które wyciągnęła w czasie zachodu słońca na jednej z bałtyckich plaż. A więc osoba sentymentalna to jest przede wszystkim osoba, która kieruje się uczuciami i uczucia są dla niej czymś absolutnie najważniejszym. Dosyć dziwnie to brzmi, jeżeli połączymy ten fakt z tym, co wiemy już o oświeceniu, no bo sentymentalizm jest nurtem w oświeceniu, skoro oświecenie to jest epoka, w której przede wszystkim stawiano na rozum, na racjonalizm, taki raczej chłodny i pozbawiony pozbawiony Uczuciowego, emocjonalnego zaangażowania w sposób yy, myślenia o świecie tworzenia. Ale nie, sentymentalizm jednak narodził się w tym oświeceniu i być może dał pewnego rodzaju yy, hmm, powód albo pretekst do tego, żeby zaistniał wcale nie tak. Yy, później yy, romantyzm. A więc sentymentalizm posługuje się teraz yy, definicją z pewnego słownika. Jeden z prądów umysłowych i literackich, rozwijający się w różnych krajach Europy w okresie oświecenia. Odrzucał koncepcje racjonalistyczne. Jego przedstawiciele uznawali doświadczenie zmysłowe jednostki za główne źródło wiedzy o świecie, czyli to, co poznajemy przy pomocy zmysłów. No, to chyba jakoś nam się kojarzy z oświeceniem. Jest najważniejsze. E, co dalej? E, mamy tak, e, sentymentaliści stwierdzili kryzys moralny współczesnej cywilizacji. Oczywiście mówimy o, o, mówimy o cywilizacji oświecenia, a nie o XXI wieku. No i oczywiście sentymentaliści e, rozkochali się w matce naturze, w przyrodzie, która według nich była taką Ostoją, prawdziwą, prawdziwą ojczyzną człowieka, i człowiek powinien powrócić na łono natury, bo tylko wtedy będzie szczęśliwy i wtedy, tylko wtedy sobie krzywdy nie zrobi, żyjąc w tej złej, potwornej i obrzydliwej cywilizacji stworzonej przez ludzi tylko i wyłącznie kierujących się rozumem. No dobrze, czyli sentymentaliści to byli ludzie, którzy kierowali się przede wszystkim uczuciami. Sentymentaliści to byli ludzie, którzy w swoich dziełach bardzo mocno Osadzali różnego rodzaju historie właśnie na łonie natury, tak, przyroda była pewnego rodzaju cudowną dekoracją, no i sentymentaliści bardzo często poruszali takie Eee, takie tematy jak chociażby uczucia rodzinne, przyjaźń, miłość, sympatia, drobne wzruszenia, ochy i achy na widok wschodu bądź też zachodu słońca. No tak mniej więcej ten sentymentalizm wygląda. Jeżeli chcecie coś mądrzej na temat sentymentalizmu, to sobie sięgnijcie do swoich podręczników albo do albo do jakiegoś takiego bardzo rzeczowego opracowania. Ja tutaj jestem tylko po to, żeby zarysować pewne ramy i pewną konstrukcję. No dobra, zacznijmy, już zacznijmy, no już zaczęliśmy. A więc tak, mamy satyrę, nie satyrę, sielankę pod tytułem Laura i Filon. Żeby było zabawniej, Laura i Filon to są imiona <laughs> dziewczyny i chłopaka, którzy żyją na wsi, żyją na wsi. A więc wyobraźmy sobie, że Franciszek Karpiński pisze sielankę, której akcja toczy się w pewien no, wieczór, być może już wczesną noc. Opisuje randkę, na której spotykają się dziewczyna i chłopak żyjący na wsi, i ci bohaterowie mają na imię Laura i Filon. No, hmm, słuszny opór. Możemy czuć, dlatego że nikt w 19, pod koniec XVIII wieku na polskiej wsi na pewno nie dałby chłopakowi synowi na imię Filon. Na polskiej wsi żył sobie Kuba, żył sobie Maciek, żył sobie e, Antoni, żył sobie żył sobie e, nie wiem, na przykład Kazimierz, tak, Takie imiona, a Filon? Filon przecież pochodzi od greckiego słowa kojarzącego się z uczuciem. Filon, czyli miłośnik. No, Laura to też nie jest imię takie pierwsze z brzegu, prawda? To nie jest jakaś tam, e, jakaś tam e, dziewczyna, która faktycznie by mogła żyć na polskiej wsi pod koniec XVIII wieku. Tylko to jest raczej imię będące e, no, maską. Niech będzie tak, maską, przebraniem, kostiumem, Laura i Filon. Nikt, 19, nikt w XVIII wieku na wsi tak swoich dzieci nie nazywał, albo przynajmniej ja nic o tym nie wiem. A więc dlaczego Franciszek Karpiński uczynił swoich bohaterów już niewiarygodnymi od samego początku? Dlatego, że sentymentaliści nie liczyli się z żadnym prawdopodobieństwem. Dla nich najważniejsze było to, żeby wszystko było. Piękne, cudowne, estetyczne, ocierające się o kicz. No bo gdybyśmy sobie tę historyjkę sfilmowali i jeszcze ujęli tę historykę, którą sobie tutaj opowiem, ujęli w jakieś takie um, no, formy, należące być może do sztuki filmowej, no to mielibyśmy do czynienia z odsłoną jakiegoś dosyć miernej jakości serialu obyczajowego, ponieważ historyjka być może kiedyś była śmieszna, teraz jest śmieszna chyba, ale nie tam, gdzie by to e, miało być naprawdę zabawne. Chociaż faktycznie Karpińskiemu parę rzeczy się udało uchwycić. A więc Laura i Filon to nie są imiona polskich chłopów, to są imiona konwencjonalne. A więc imiona, które tworzą od samego początku wrażenie sztuczności i umowności e, tej całej opowieści. A to jest jeszcze nic, dlatego że Laura i Filon, okej, okay, ale tutaj mamy jeszcze na przykład imię Doryda. Tak? Jedna z dziewczyn ma na imię Doryda, o niej wspomina Laura, więc już zupełnie nie, nie mieści mi się w głowie, żeby, żeby polski chłop, pańszczyźniany, dał na imię swojej córce Doryda. A na czym, na czym polega ta, ta sielanka? A w ogóle czym jest sielanka? No to sielanka to też jest doskonale nam znane słowo. Posługujemy się tym słowem, jeżeli chcemy opisać jakąś sytuację, która nam wyjątkowo odpowiada. Czyli na przykład, o ale była dzisiaj sielanka na religii, ksiądz nie pytał gdzieś z dziesięciu przykazań, albo na przykład, ale była dzisiaj sielanka na. Chemii, pani wyszła, a my mogliśmy sobie samodzielnie eksperymentować i stworzyć coś, co potem można sprzedawać na tyłach szkoły. A więc Sielanka to jest potocznie rzecz ujmując, bardzo sympatyczna sytuacja. Natomiast Sielanka, rozumując w sposób literacki, tak powiem, jest to. Jest to gatunek literacki wywodzący się z Antyku. Oświeceniem, przypominam, jest za ślepo zapatrzone w Antyk i Antyk jest źródłem, z którego wypływają. Różnego rodzaju gatunki, którymi posługiwali się oświeceniowi twórcy. Mamy z antyku hymn, mamy sielankę, mamy z antyku satyrę, mamy z antyku odę i te, tymi wszystkimi e, gatunkami posługiwali się polscy twórcy oświeceniowi, nie tylko polscy. No dobrze, a więc o czym mamy, o czym traktuje się Laura i Filon? Sielanka ta jest podzielona na role, czyli mamy po kolei kwestie Laury i Filona. Jest to para młodych ludzi, którzy spotykają się ze sobą wieczorami, nie mogą w sposób oficjalny jakoś celebrować swojej miłości, ponieważ być może potrzeba do tego uświęconego związku małżeńskiego, sakramentalnego, e, zawartego w kościele. A tak muszą no, troszeczkę na nielegalu spotykać się ci młodzi ludzie. Laura w pierwszych strofach sielanki informuje o tym, że już jest księżyc za niebie, ładnie się ubrała, chociaż nie, nie zaplotła sobie misternego warkoczu, e, warkocza, to jedna to jednak uplotła sobie wianek i jest cała szczęśliwa pędząc na randkę z ukochanym. Ma jeszcze w koszyku zebrane maliny i żeby swojego ukochanego tymi malinami nakarmić. Mają się spotkać pod pewnym drzewem, ale Laura tego filona swojego nie widzi i pierwsza informacja, co przychodzi Laurze do głowy, oto już jawor, nie masz nikogo, widzę, że jestem zdradzona. No cudownie, prawda? Czyli po e, być może minucie obserwacji miejsca, w którym ta para miała się spojrzeć, Laurze przychodzi już do głowy, że jest zdradzona. Jeszcze nic nie wie na temat okoliczności. E, co się stało z Filonem? Być może nie wiem, złamał nogę albo koń go kopnął, ale Laura już zakłada, że jest zdradzona. I co dalej? Pewnie sobie e, śmieje się ze mnie obok e, czarnobrewki do rydy, czyli obok jakiejś brunetki do rydy, właśnie z nią sobie teraz e, gdzieś tam urzęduje i śmieją się z tej biednej Laury, że zrobili ją w konia. I wtedy Laura się wścieka, napędzana tą wizją, bierze ten koszyk i uderza z całej siły o drzewo. Rozsypują się maliny. Wianek też chyba zdziera ze swojej głowy. A wtedy, proszę państwa, z za drzewa wychodzi sam filon i mówi, że czekał, czekał, czekał bardzo długo na laurę, czyli laura się spóźniała, a on. Wymyślił sobie, że schowa się za drzewem i zobaczy, jak Laura zareaguje na sytuację, gdy się okaże, że jego nie ma. I Filon się przestraszył, no bo zobaczył, że jego narzeczona jest wybitnie nie w humorze, jest typem takim cholerycznym, a więc uderza, a więc i uderza tym koszykiem, jest wściekła, lepiej nie wchodzić jej w drogę, ale Filon decyduje się wyjść za tego drzewa i mówi, o popędliwa, o ja niebaczny, co ja zrobiłem, zdenerwowałem swoją narzeczoną, chciałem wybadać twoje tajemnice, co będziesz o mnie mówiła, czy będziesz mówiła, o, gdzie jest mój kochany Filon, itd. Tak i tak dalej. A ty się wściekłaś, tak? Nie, jest, nie ma we mnie żadnej mojej winy, nigdy cię nie zdradziłem, tak? E, przecież nigdy bym ci tego nie zrobił. Wtedy Laura e, udobruchana tymi słowami mówi: dajmy już pokój troską i zrzędzie, czyli już nie marudźmy na to, jam cię niewinnym znajduję, czyli, e, czyli uniewinniam cię. Tak, Laura tak taka sędzina uniewinnia swojego ukochanego, a film wtedy: teraz mi, la, teraz mi Laura za wszystko stanie, kim przodkuje i do gniewu ją wzrusza kochanie i dla miłości daruje, czyli Laura jest, Philon czuje, że Laura jest jego, ponieważ jest mu w stanie wybaczyć różne rzeczy, ta miłość jest silniejsza od gniewu, wszystko pięknie. No i teraz zaczynają się, tak powiedział, elementy gry miłosnej, zaloty, jedzą sobie najprawdopodobniej te maliny, rozstają się, rozstają się, gdy już gdy już zaczyna świtać. tak I Laura, Laura mówi tak: Filonie, widzisz wschodzące Zorze? Już to drugi raz kurpieje. Trochę przydługo bawię na dworze. Gdy matka wstała, uch, truchleje. Czyli co, strach się bać, co to będzie, gdy matka wstanie. Być może wstanie, żeby obudzić Laurę do roboty. Czyli Laura. Trzeba świnią dać jeść i co to będzie, jak mnie nie znajdzie w łóżku? Tak? Więc laura jest wystraszona, a filon na to, żal mi cię puścić, nie śmiem cię trzymać. Bardzo ładna kwestia. Do wykorzystania również dzisiaj. Kiedyż przyspieszy czas drogi, gdy z moją laurą i słodko drzymać i bawić będę bez trwogi. Czyli kiedy przyjdzie ten czas, kiedy będziemy mogli legalnie, czyli jako małżeństwo. Spać ze sobą i bez trwogi się bawić, chyba wiadomo o jakie zabawy chodzi. No i Laura, wracając do domu, mówi do Księżyca. Tak, Laura się zwraca do Księżyca, mówi tak, miesiącu, czyli Księżycu, ja już idę do domu. Jeśliby kiedyś z Dorydą Filon tak trawił noc pokryjomu, nie świeć. Niech na nich dżdże idą. Czyli innymi słowy, Księżycu, jeżeli ty zobaczysz, że kiedyś Filon tak sobie poczynał. Z tą dorydą niedobrą, pewnie brunetką, jak ze mną, to nie świeć im. Tylko sprowadzić na nich deszcz. A to złośliwa małpa z tej laury. No i taką oto mamy historyjkę. Historyjka jest po prostu prosta jak drut. Historyjka jest naiwna. Historyjka jest cukierkowa. Ale To się wszystko dzieje na wsi. Wsi nie kojarzymy jakoś wybitnie, cudownie, gdy pomyślimy sobie o warunkach życia pańszczyznianych chłopów. Ale oświecenie przyzwyczaiło nas do tego, że te warstwy oświecone, właśnie, czyli arystokraci, intelektualiści, czyli wszyscy ci, którzy. Stanowili o duchu tej epoki, widzieli we wsi raczej cudowne dekoracje niż tylko i wyłącznie. Podkrew i łzy ludzi, którzy ciężko pracują, żeby e, wysocy urodzeni mogli jeść ciastka. Tak? Ta wieś jest cudowną dekoracją, wygląda jak kraina mlekiem i młodym, miodem płynącym, ma takie e, niemalże arkadyjskie oblicze. Być może kiedy sięgniecie w przyszłości po wesele Stanisława Wyspiańskiego, to w podobny sposób wieś widział dziennikarz, mówiąc: Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś spokojna, tak cytuję nie do końca wiernie, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna. A więc mamy sentymentalizm, mamy uroczą historyjkę, mamy, mamy miłość, która jest raczej miłostką, flirtem niż jakąś taką wielką, rozdzierającą serce siłą i to jest takie bardzo optymistyczne i pozytywne widzenie tego właśnie motywu miłości, i można się tym posłużyć w jakimś tam wypracowaniu, w jakiejś tam rozprawce, ale nie jest to tekst na tyle potężny, żeby stanowił jakąś bardzo poważną wypowiedź na temat miłości i wszelkiego rodzaju porywów serca. To dopiero romantyzm nam pokaże, że miłość wcale przyjemna nie musi być. Trzymajcie się, pozdrawiam, do usłyszenia, zobaczenia.